autobusem od rana do tej miejscowości, w której byłem ostatnio, gdzie były takie kościoły i tam w ogóle. No i niby fajnie, mam, napisała mi dyrektorka wszystko, w który autobus, gdzie mam wysiąść w ogóle, ale w tym autobusie zaczęli wszyscy pomagać. I teraz tak, niby fajnie, pomagają, mówią, że tu wysiąść, jeśli pomogę, ci zawiązę ten, ale to wszystko jest takie, nie wiem, wszyscy chcą ci pomóc, bo wszyscy chcą zarobić, taka jest prawda. I widzą, widzą w białym człowieku bogacza, który przyjechał i mówił 300 dolarów, więc po prostu węższą kasę do zarabiania pieniędzy. Trzeba być czujnym. Także gościu, gość mnie chciał wywieźć poza wioskę, przywodził mnie do tej wioski przywieźć motorem. A ja nie jestem ciebie bity. Wysiadłem, ale nie wiedział kiedy. Jestem na tej wiosce znowu, co byłem ostatnio. Tej takiej chrześcijańskiej, katolickiej. Trzeci kościół odnalazłem. To jest wieś. A tu takie coś. A tu takie coś. Normalnie przepych. Tutaj po prostu kościołów więcej niż w całym Poznaniu nie tego. Zrobiło się popołudnie w tej wiosce i dopiero teraz zauważyłem, że coś tu się dzisiaj dzieje. Jakieś święto chyba jest. Wszędzie wiszą flagi. Poprzebierani ludzie chodzą. Przebierani ludzie chodzą. Flagi wiszą. Kościoły są pootwierane. Masakra. Jakieś orkiestry, nie orkiestry. Coś się będzie działo dzisiaj. Hello! Zobaczcie, jakieś wielkie bębny, nie wiem, o co to chodzi. Kurde, no... Myślę, to jest ten problem w Wietnamie, że... W innym kraju bym poszedł spytać się do paru osób, w końcu któraś powiedziała mi po angielsku, o co to chodzi. Tutaj tak średnio. Wiadomo, że powinienem umieć ten język, jak tu przyjeżdżam, ale no... Nie ukrywajmy, że nie jest łatwo. Znaczy, nic mi nie da pytanie się ludzi, o co chodzi, bo się nie dowiem. Hello! Hi, thank you! O, jeden gościa po angielsku, ale dowiedziałem się, że jakieś święto jest, ale nic więcej nie wiem. Well, I'm from Poland, Balan. Balan. Balan, yeah? Yes. Balan. Yes. Yeah, very beautiful, yes. Yes. Very beautiful, very, very. Zobaczcie, co się dzieje. Masakra. Very good, yeah. Coś wyraźnie się tutaj kroi, bo ludzie mają powystawiane w swoich wejściach do sklepu, do domów święte figurki. Wszędzie są flagi watykańskie. O, tam jakieś panienki idą ubrane. Pięknie. Sami zobaczcie. Jestem drugi kościół. Potężny, wielki kościół. Coś się kroi. Dzisiaj mam taktykę na Hamca. Na Hamca podchodzę do ludzi, robię im zdjęcia, bo są takie fajne możliwości zrobienia zdjęć. How old? I'm 25 years old. Huh? Się na Hama robi zdjęcia wszystkim. Panie w parasolkach, mężczyznom w strojach jakichś takich. Jak się nie wypisz na Hamca, to nie zrobisz fajnego zdjęcia. Trzeba mieć tupet. Wyraźnie dopiero się przygotowują, tam już wszystko gotowe jest, a tutaj jeszcze czerwony dywan hollywoodzki. Dopiero z Hollywoodu przyjął ten dywan, dopiero go rozwijają teraz. Co chcesz tam tutaj robić? Cegłami będą go przebijać. A może mi się uda tam wejść, może jakiś ślad będzie albo coś. Muszę tam przechodzić.
czy nie? Nie. Zaraz pokażę z bliska. Kościół finansuje Windows XP. Bill Gates. My name is Bart. Bart. How old are you? 25. 25 years old. Wow. How old are you? I'm 10. What's your name? Spider-Man. I like Spider-Man. And what's your name? Hi. What's your name? Okay, high five, boys. High five. I'm a teacher. English. Yes. Bye-bye. 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 Na czerwonym dywanie! Love you! Love you all! Kurde, jak miałem rano czas, to nic się nie działo. Teraz taką zajęcia od 10 minut. 10 minut tam zajęcia już trwają, a ja no nie mogłem pójść, jak wyjrzałem takie fajne rzeczy, musiałem to nakręcić wszystko i jestem spóźniony. Na razie, że mnie walą na zbity pysk. Z nimi, że ja spieszę się na zajęcie, a oni na kościoła. Przez chwilę prowadziłem ten cały tłum ludzi, a pieszo szedłem.